gruchnęła niczym grom z jasnego nieba wiadomość o zamknięciu kultowego miejsca w Poznaniu. Klub U Bazyla kończy swoją działalność i wraz z końcem stycznia znika z koncertowej mapy Poznania. Naszym gościem jest dzisiaj właściciel klubu, Tomasz Bazyl Cygański. Witaj. No cześć wszystkim, witam wszystkich, czekam na pytania. No, można powiedzieć, że od kilku dekad twoje lokale wychowywały muzycznie całe pokolenia poznaniaków, nie tylko, między innymi mnie też, muszę przyznać to uczciwie. Klub U Bazyla to tysiące koncertów i setki tysięcy odwiedzających to miejsce fanów. Grały tu między innymi takie kapele jak Obituary, Kat, Cannibal Corpse. No, grzecznie to się u was nie gra, co? No raczej nie, aczkolwiek jesteśmy otwarci na każdy rodzaj muzyki. Mamy też koncerty hip-hopowe, no, takie na pograniczu jazzu. Mamy też dużo koncertów tak zwanych zespołów amatorskich. Różne szkoły, różne jakieś tego typu przedsięwzięcia. Stand-upy też z tego, co widziałem. Tak, to stand-upy również. Dużo koncertów charytatywnych, dużo koncertów właśnie takich amatorskich zespołów. No, ostatnimi czasy troszeczkę mniej, no bo niestety koszty jak gdyby utrzymania klubu no niestety nie pozwalają na robienie koncertów takich, które są... Dochodowe czy? Dochodowe, właśnie. I po prostu no, jesteśmy zmuszeni zmniejszyć taką ilość tych koncertów mniej dochodowych, no bo po prostu koszty nas zżerają, nie? Podwyżki prądu, mediów wszystkich, także no, jest ciężko. Wcześniej było więcej tych koncertów, też inne koszty były prowadzenia klubu, nie? Teraz jest troszeczkę inaczej, no ale no, też klub jest jak gdyby profesjonalnym miejscem już do grania, no, po prostu przyjeżdżają zespoły z całego świata. No właśnie, ale historia twoich lokali jest długa, jeszcze pamiętam B52, później kilka przenosin, no ale od wielu lat mieliście to miejsce, w którym teraz jesteście, na Norwida. No co się wydarzyło, że musicie zakończyć działalność? No bo powiem szczerze, że ten komunikat na waszej stronie jest dosyć taki dramatyczny, w stylu takim dramatycznym. No nie zgodziliśmy się na proponowane warunki przez firmę, która obecnie jest właścicielami budynków. Warunki jak gdyby finansowe były dla nas zabójcze, no nie jesteśmy w stanie uciągnąć tego, więc po prostu stwierdziliśmy, że nie możemy płacić, no i z tego tytułu dostaliśmy wypowiedzenie. Nie? Po prostu nie stać nas na tak wysoki czynsz, na jaki dostaliśmy propozycję. Ale to już jest definitywne odrzucenie? To już jest zamknięty, że tak powiem, temat? Czy tam jeszcze jakieś rozmowy w tym temacie trwają? To znaczy, no na pewno nie z tą firmą, ale jest jakaś szansa, bo cały klub znajduje się na terenie miasta i jeszcze jest jakaś nadzieja w tym, że miasto może coś zrobić w tym kierunku. Ale nie będę tutaj wchodził w szczegóły. Nie jest to akurat... Rozumiem, za wcześnie jeszcze, żeby cokolwiek mówić na ten temat. Dobrze, a to... Mamy małą nadzieję, ale no niestety jest to mała nadzieja, nie? Okej, okay, niech ta nadzieja nam przyświeca, nie, tylko... Musiałem ogłosić, że już jest po prostu koniec, no bo nie mogę trzymać agencji koncertowych, zespołów w niepewności, że coś jeszcze może być, a jak już wiadomo, że raczej nie będzie, nie? Nadzieja jest, ale nadzieja umiera ostatnia. Okej, okay. Ale bo to nie jest pierwszy raz, kiedy borykacie się z problemami w sprawie tego lokalu. W maju zeszłego roku też pojawiły się problemy. Wówczas powstała nawet petycja w obronie klubu, ona zebrała tysiące podpisów. No i no, jeśli wtedy wybrnęliście z tamtej sytuacji, no to może teraz też się uda. Może się uda, no nie umiem tego powiedzieć. Lepiej widzieć to wszystko w czarnych barwach, jak się coś uda, to po prostu będzie radość, nie? Ale mówię, no, na tę chwilę to no, niestety wygląda to źle. Wiesz co, my na antenie, też przy okazji akurat tego nowego singla Metallica, mówiliśmy o realiach prowadzenia biznesu koncertowego w ogóle w Polsce. Te bilety za koncerty bardzo mocno poszły w górę. No, związane jest to oczywiście z podwyżkami cen energii, ale też z przestojem pewnie w czasie COVID-u. Tak sobie to jakoś tłumaczymy. Ciężko jest prowadzić teraz biznes koncertowy w Polsce? Myślę, że tak. Ceny prądu wzrosły 1000-krotnie, znaczy 1000%, innych mediów o 100%, o 150%, a powiem, że niektóre agencje jeszcze cały czas myślą, że jest rok 2000, czy tam 2019 i są takie ceny, jak były 3 lata temu. Ciężko po prostu im wytłumaczyć, że niestety te koszty są dwa razy większe, nie? Bywa ciężko, nie? W pertraktacjach. No ale powiedz w takim razie, no bo zadam to pytanie, na które czekają tysiące fanów odwiedzających klubu Bazyla, przychodzących na koncerty, na imprezy. No co dalej? Co z klubem? Bo też jeśli by ten,
temat nie wypalił, o którym mówisz, ta nadzieja, to co, to jakieś nowe miejsce może macie na oku? No wiadomość jest sprzed 3 dni tak naprawdę i na razie jeszcze nie jestem w stanie nic na ten temat powiedzieć sensownego. Myślę, że pierwszym etapem jest po prostu wynieść się stamtąd i zmagazynować potrzebne rzeczy do ewentualnej dalszej działalności, no i szukać sensownego miejsca, no bo wiemy dobrze, że jeśli chodzi o Poznań, jest bardzo ciężko znaleźć podobne miejsce, no a wolałbym otworzyć lepsze niż gorsze. Na czym polega trudność? To chodzi o... Chodzi o to, że po prostu nie ma takich lokali. Lokale ewentualnie, które można byłoby zaadoptować, są na peryferiach miast. A to niestety no, wiąże się z tym, że mniejsze koncerty raczej nie miałyby racji bytu, no bo wiadomo, że jak jest zespół mniejszej rangi, nikt nie będzie wyjeżdżał gdzieś na Starołękę czy nie wiadomo gdzie, no bo się nie chce. Nie? Musiałyby być to gwiazdy no, już takie naprawdę, że które by ściągały ludzi z całej Polski. Metallica. No, ale niestety... To nie ten target. To. Nie ten target, no ale no niestety raczej to też jest działalność tego typu, że takich koncertów no nie można robić 12 w miesiącu, tylko 3, 2. No i czy jest sens w ogóle, czy finansowy jest sens prowadzenia czegoś takiego? No bo no wiadomo, duży koncert, duże zyski, ale... Jak ile tych koncertów będzie i czy się uda, no to nie wiadomo, nie? Powiedz mi, jak można wam pomóc? No w końcu nikomu tak naprawdę nie zależy na tym, aby takie miejsce znikało z mapy Poznania. Czy fani koncertów, fani przychodzący do was do lokalu mogą jakoś tutaj pomóc w tej całej sprawie? Pewnie mogą w jakiś sposób, zwracając uwagę miastu, które mogłoby jeszcze ewentualnie coś zrobić, no ale czy zrobi, to nie wiem. Nie? Ciężko jest mi powiedzieć... Co jesteśmy w stanie zrobić? No jest jak gdyby prywatny właściciel tych budynków, no i to w zasadzie od niego tylko zależy. No dobra, a powiedz w takim razie, Tomek, czy jeszcze gracie, czy już nie? No, został tam ostatni koncert jutro. Grają 4 szmery, Alkoholika i Orgazmatron. I to jest ostatni koncert. I tu już po tym już nic do końca stycznia nie będzie siedział? Na pewno nie. Jeszcze może będzie jakieś pożegnalne spotkanie ze stałymi klientami, którzy po prostu przyjdą posiedzieć, pogadać. Ale tak to już chyba nie. No to miejmy nadzieję, że ta iskierka nadziei, która tam została, zamieni się w płomień i coś z tego jednak będzie i uda się zawrócić tę decyzję. Naszym gościem był dzisiaj Tomasz Bazyl Cygański, właściciel klubu Bazyla. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję wszystkim. Liczę na to, że coś się jeszcze uda zrobić.